Kochani, witam Was serdecznie. Mamy już po urodzinkach i zapraszam Was na nowego vloga. Może to też będzie taki vlog złożony z kilku dni, bo nie wiem, czy po prostu będzie czas na, wiecie, jakieś dłuższe nagrywanie, a jeżeli nie, to połączę te filmy w jedną jakby całość. Także zapraszam do oglądania. Kawałeczek tortu nam został z całości. Pokażę Wam, jak wygląda w środku, bo nie było możliwości, żeby pokazać go wcześniej, ponieważ no, w całości musiałam go po prostu podać na stół i zdmuchnął świeczki. No więc tak, ja sobie ukroję może taki malutki kawałeczek. Kawałek truskawki. Ciach, zobaczcie, został jeden rekin. Ale naprawdę bardzo dobry. Zmieniam świeczki w latarenkach, bo wczoraj wszystkie na urodzinkach się zdążyły wypalić. Więc jedna wypalona i jeszcze dwie do włożenia. Teraz Wam pokażę ekspresowe zakupy z Biedronki, nic szczególnego, ale chcę Wam pokazać szybki patent na obiad, sznycel z indyka. Naprawdę, jak nie macie czasu i nie macie po prostu ani za bardzo weny, ani czasu, to ten obiad naprawdę zajmie Wam 10 minut, może 15. Tutaj są sznycle z fileta z piersi indyka. I to tylko wystarczy opruszyć w jakichś tam przyprawach, jakie najbardziej lubimy. I ja zawsze smażę takie filety na patelni grillowej po 2-3 minutki z każdej strony. Jest gotowe. Do tego takie kopytka. Gotowe. Nie mam czasu po prostu robić teraz sama kopytek. Jeszcze dzisiaj przychodzą goście, także no raz, dwa po prostu na szybko. Więc tutaj mam dwa jogurciki takie wyciskane. Tutaj mam gumy turbo, ponieważ no tylko tutaj w naszej jednej Biedronce są gumy turbo. Gumy turbo pamiętam z dzieciństwa, teraz Michaś je żuje. Tutaj mam kostkę sera, ponieważ jutro chyba będę znowu robić pizzę, ponieważ mam jeszcze troszeczkę drożdży, więc akurat, co tu jeszcze, natkę pietruszki kupiłam. Jogurt naturalny też do sosu czosnkowego. Jedną wodę niegazowaną i tutaj jeszcze kupiłam takie trio warzywne z mini marchewką, więc to wszystko dodam. Jeszcze te warzywka, bo Nina bardzo lubi brokuła, Michaś bardzo lubi marchewkę, więc to jeszcze dodam właśnie do tego indyka dzisiaj. Tutaj rzodkiewki na kanapki, chusteczki, jedna paczka i chlebek. I takie moje szybciutkie zakupy na dzisiaj. Skończyła się moja ulubiona herbata. Naprawdę bardzo ją polubiliśmy. I to jest ta odważny, dymny, głęboki smak. Dymna, aromatyczna, wielowymiarowa eksplozja smaku. Tak wygląda opakowanie. Puste. Ale naprawdę, uwierzcie mi, warto, ta herbata po prostu jest uzależniająca, uzależnia po prostu smakiem, jest przepyszna, naprawdę jest przepyszna, gdy ją zaparzycie. Ja zawsze lubiłam ją parzyć nie tak właśnie, nie tak mocno, żeby ta torebka nie zaparzyła mi się tak, wiecie, tak bardzo, tylko tak delikatnie. I wtedy ta herbata miała taki po prostu aromat, pachniała mi jakimiś takimi różami, fiołkami. Przepiękny zapach i smak też rewelacyjny. Uwielbiałam ją pić, gdy siedziałam sobie wieczorem i montowałam dla Was filmy. Naprawdę czysta, czysta przyjemność i warta, warta po prostu swojej ceny. Niektóre herbaty po prostu warte są swojej ceny i tak. I na pewno ją kupię ponownie, bo jest naprawdę uzależniająca, a niestety... Nie mamy tu już ani jednej torebki.
Idziemy na zakupy. Tutaj mam taką torbę, która jest bardzo pojemna. Nie jest to jakaś zwykła taka reklamówka. Bardzo dużo do niej zakupów wejdzie. No i oczywiście lista. Wiadomo, żeby niczego nie zapomnieć. Jeszcze ciepły sweterek. Zaraz zakładam kurtkę, owijam się szalem i idziemy z Michasiem na zakupy. Jakiś śnieg zaczął padać, więc. Pada coraz bardziej, wchodzimy do domu. I już jesteśmy w domku, tutaj są nasze zakupy. Muszę Wam powiedzieć, że na dworzu jest w ogóle nie spacerowo. W ogóle nie spacerowo. Jest zimno i po prostu i leje deszcz. Teraz pewnie jeszcze bardziej się rozpadało, bo jak myśliśmy, to tak leciutko kropiło. Moją torebkę muszę odstawić na miejsce. Tak. I zaraz pokażemy Wam, co kupiliśmy. Co kupiliśmy, to kupiliśmy zupełnie inne kostki do toalety niż zwykle. Te kostki wrzuca się do spłuczki i wtedy leci taka niebieska woda. Były jeszcze zielone i one chyba kosztowały 4,99, więc zobaczymy, jak to się będzie u nas sprawdzać. Jak będzie się fajnie sprawdzać, to jeszcze jak te się skończą, to kupimy te zielone. Zobaczymy. Wcześniej jakoś ich nie widziałam. Kolejne rzeczy to dwa mleczka, 3,2%. Czy dwa opakowania pieczarek, ponieważ dzisiaj będę znowu robić pizzę. Drugie opakowanie kupiłam na jutro na obiad, ponieważ jutro będę robić takie paszteciki zapiekane też w piekarniku w cieście francuskim ze szpinakiem i z serem. Tutaj jeszcze do jutrzejszego obiadu kupiłam paczkę wielką szpinaku baby, listki świeże, 5,99 chyba kosztował. Tak, oczywiście całego nie zużyję jutro do tych pasztecików, ale na pewno do czegoś się nadadzą. Może dzisiaj jeszcze do sałatki na kolację z melonem. Zobaczymy. Jajka. To francuskie, ono cały czas w Biedronce jest w fajnej cenie. Kostkę sera, ponieważ Michał bardzo ten ser lubi i naprawdę gryzie go, tak wiecie, w kawałku nawet. Co tu jeszcze? Kupiłam taką zwykłą szynkę klasyczną, wędzoną. No dzisiaj do pizzy pokroję ją po prostu na drobno. Co tu się jeszcze znalazło? Tu się znalazły jakieś takie żelki z nadzieniem owocowym. Ponczusie te donaty na woda. Ostatnia rzecz to kupiłam sobie w końcu ten płyn micelarny z Be Beauty. Już wiele osób, po prostu legendy o tym płynie krążą. A ja używam teraz takiego tuszu, że naprawdę potrzeba mi jest czegoś takiego, no, innego niż mam do po prostu zmywania makijażu, więc zobaczymy, czy to da radę. Mam nadzieję, że da. Jestem bardzo ciekawa, jak się będzie u mnie sprawdzał, bo ja ogólnie nie lubię tego typu rzeczy, ale no zobaczymy. Tak jest wychwalany, więc dam mu szansę i zobaczę, czy jest po prostu warty zakupu, czy nie. I takie zakupy na dziś. A ja zaraz będę się zabierać za robienie obiadu i muszę najpierw zrobić ciasto do pizzy, żeby miało czas urosnąć i wtedy nałożymy wszystkie składniki. Pizza, myślę, że to będzie dobry pomysł na taki deszczowy, troszeczkę pochmurny dzień. I mam nadzieję, że pizza wyjdzie, ponieważ dzisiaj będę zupełnie robić ją w innym kształcie niż zazwyczaj. Na początku vloga pokazywałam Wam, jaka herbata ta z Liptona, moja ulubiona, mi się skończyła, ale skończyła mi się również taka ziołowa i to jest herbarium, to jest akurat biedronkowa, na spokojny i dobry sen. I tutaj mamy w składzie melisę, rumianek, chmiel, miętę i to jest taka delikatna ziołowa herbatka na spokojny i dobry sen. Nie ma jej ostatnio w Biedronce, nie mogę jej po prostu z powrotem trafić. Taka u nas jest bardzo rzadko spotykana. Wiem, że w innych Biedronkach ona jest jakby częściej, ale ja jej jakoś tak ciężko, żebym mogła ją trafić, więc kolejne puste opakowanie do kosza. Ja teraz robię sos do pizzy, posiekam
natkę pietruszki. Nie ma. Wlewam połowę jogurtu naturalnego. I tą samą łyżką, bo już tutaj mam resztę mojego majonezu ulubionego, więc tak. I tutaj mam duży ząbek czosnku, więc wkładam go. Jeden duży ząbek czosnku, zobaczcie ile tego czosnku tutaj jest. Wsypuję natkę i wszystko mieszam. A więc obiad na dziś prezentuje się tak. Dzisiaj mamy pizzę na kruchym, cieniutkim cieście. A na dziś wyjątkowo w kształcie serduszka, ponieważ taką miałam zamiar zrobić na walentynki, ale że w walentynki byliśmy wszyscy chorzy, więc zrobiłam teraz. Wszystkim na pewno będzie bardzo miło. Przekładamy teraz na tacę i udekorujemy ładnie i będziemy podawać. Ale wielkie serce, miałeś taką wielką polemkę? Nie, wycięłam. A więc tak wygląda gotowa pizza do podania. Idziemy jeść. Hej kochani, jest już późny wieczór. Ja zaraz będę zmywać makijaż i użyję sobie po raz pierwszy tego płynu micelarnego z Be Beauty. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi na moich rzęsach i na moich oczach. Także spróbuję i widzimy się za chwilę. Jestem już po zmyciu makijażu. Powiem Wam, że super sobie poradził z moim tuszem. Bardzo, bardzo opornym. Ja też go sporo nakładam, więc te rzęsy są mocno tym tuszem, wiecie, obklejone. Troszeczkę szczypał mi w oczy, co nie było fajne, ale naprawdę bardzo dokładnie zmywa makijaż. Super. Taka moja buzia bez makijażu. Myję jeszcze ząbki i uciekam montować dla Was tego vloga. Życzę Wam udanego dnia kolejnego. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do kolejnych filmów ja już uciekam. Buźka, widzimy się jutro.